witam po raz czwarty z naszego kącika muzycznego. Celem naszych spotkań jest nauczenie podstaw gry na flecie sopranowym, a także przybliżenie wartości, jakie z sobą niesie gra na tym jakże uroczym instrumencie. Adresuję te nasze spotkania do tych, którzy już wiedzą, a także do tych, którzy pragną się przekonać, iż flet, tak niepozorny z wyglądu, jest tak naprawdę instrumentem niezwykłym, pełnowartościowym, o brzmieniu, którego charakter najpełniej odda nazwa włoska – flauto dolce, słodki flet. Czas na lekcję. Powtórzymy sobie dźwięki z poprzednich spotkań. Na pierwszym spotkaniu nauczyliśmy się dźwięku G i A. Dźwięk G, przykryte dziurki, pierwsza tutaj pod spodem, kciuk, druga, trzecia, czwarta. I dźwięk A, odchylamy tylko czwarty paluszek i mamy dźwięk A. Inne paluszki tutaj uchylone są, nie przysłaniają pozostałych dziurek. I zagramy sobie teraz naszą piosenkę Tęcza i utrwalimy te dźwięki. Będzie G, A, G, A, G, A, G. Uwaga. Czas na drugą piosenkę. To będzie piosenka Baranek. Będziemy grać dźwięki E. Przykryte sześć dziurek, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Potem dźwięk H, pierwszy, drugi, paluszek, zakrywa dziurki. I dźwięk G, czyli cztery otwory, czyli E, H, G. Powtórzmy jeszcze raz. E, sześć dziurek zakrytych, H, dwie dziurki zakryte i G, cztery. I zagramy teraz naszą piosenkę Baranek. Świetnie. Pamiętamy cały czas o prawidłowej postawie. Wyprostowany tułów, wyprostowana głowa. Nie patrzymy na paluszki, nie patrzymy na flet. Łokcie lekko odchylone. I powtórzymy kolejne dźwięki. Dźwięk F, przykryte dziurki. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta i siódma. Taka foremka tutaj w prawej ręce. I dźwięk C, pierwszy, przykryty i trzeci. I zagramy sobie naszą piosenkę Ciasto. To będą dźwięki A, G, F dwa razy, A, G, F, a potem G, G czterema i C. G, G, C. Powtórzę jeszcze raz. A, G, F, A trzema, czterema G, F i G, G, C. Teraz zagramy walca, którego nauczyliśmy się na poprzednim spotkaniu. Tam, nie wiem czy pamiętacie, ale były dźwięki G, H, H, G, H, H, G, C, C, G, C, C. I zagramy teraz tego walca. Thank you.
czas, żeby poznać nowe dwa dźwięki na dzisiejszym spotkaniu. I w ten sposób będziecie mieć opanowane podstawowe dźwięki. To będzie dźwięk D. D palcujemy 7 paluszkami, czyli 7 otworków zakrytych, tylko ostatni paluszek odchylony, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. I super byłoby, gdyby nam się udało zagrać dźwięk C raz kreśne. Myślę, że ten dźwięk jest najtrudniej wydobyć na flecie, bo wszystkie otworki muszą być bardzo szczelnie zakryte. Także trochę się poślizgajcie po tych otworkach, żeby wyczuć, że są szczelnie zakryte. Jeśli gdzieś będzie otworek lekko odkryty, będzie tak zwany kick. Także spróbujemy zagrać najpierw D 7 paluszkami, 7 paluszków zakrywa dziurki, a potem dołożymy jeszcze ten ostatni i może nam się uda. Więc najpierw zagramy sobie D, długi dźwięk. Teraz 4 ćwierć nuty. I dołożymy paluszek ostatni. I jeszcze raz D. Dokładamy ostatni paluszek, to będzie C raz kreśne. Najtrudniejsze do zagrania na flecie. Utrwalimy teraz te dźwięki D i C w piosence, którą przygotowałam dla Was na dzisiaj. Piosenka ma tytuł Kaczuszka. Zwrotka, gramy D, czyli 7, i dokładamy jeden paluszek C. Znowu D, C, D, 7 i C. 8 paluszków zakrywa otworki. A refren A, A, H, G. Te dźwięki już znacie z poprzednich spotkań. A, H, G. Zagramy. Pięknie, proponuję zagrać jeszcze raz tą piosenkę. W ten sposób poznaliśmy wszystkie podstawowe dźwięki na flecie sopranowym. Jako ciekawostkę powiem Wam jeszcze, że w wielu krajach i to od wielu lat istnieją w szkołach muzycznych specjalne klasy fletu podłużnego, potocznie mówiąc fletu prostego. Wirtuozi zaskakują słuchaczy możliwościami tego instrumentu. Za chwilę usłyszycie swoją rówieśniczkę Lucy Horsch, wymiata na flecie sopranowym. Posłużyliśmy się filmem, który znajduje się na YouTubie.